Rosja powstawała często z kolan po takich upadkach. Tak, jest się czego bać, dlatego że Rosja zmobilizowała już dużo rezerwistów. Rosja ma potencjał do odbudowy swojego drugiego rzutu strategicznego, zbudowania drugiego rzutu strategicznego do przeprowadzania kampanii w 2023 roku. Na tym przykładzie Leopardów widać wyraźnie, jak jedno ważne państwo może komplikować szybką reakcję. No właśnie, czyli Niemcy komplikują. W tym przypadku Niemcy komplikują, tak jest. W drugiej połowie roku przyjdzie czas na jakieś właśnie być może szukanie politycznego rozwiązania przez obydwie strony. I bardzo się cieszę, że u nas w studiu dziś Stanisław Koziej, generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry państwu. Absolutna tragedia w Dnieprze. Kolejny raz Rosjanie pokazali, że właściwie na eksterminacji narodu ukraińskiego zależy im najbardziej. Kreml oczywiście mówi, że został osiągnięty cel ataku strategicznego na cele strategiczne właśnie, tylko chyba trudno nazwać celem strategicznym dom mieszkalny, w którym mieszka kilkaset rodzin. No z pewnością to nie jest żaden cel strategiczny, ale to jest taki doskonały obraz właśnie wojny totalnej, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. I mało tego, nie tylko wojny totalnej, ale wręcz zbrodniczej, w której jakby główny wysiłek Rosjan jest nie tyle skierowany przeciwko armii ukraińskiej, nie tylko głównym elementem tej wojny jest walka zbrojna, ale atakowanie właśnie struktur cywilnych, miast, infrastruktury, a także przy okazji właśnie ludności cywilnej bezpośrednio. Bo chociaż nie sądzę, aby to celowo i świadomie był ten atak, to uderzenie w budynek, ale efekty... Tak. Myśli pan, że to nie było celowe? No nie sądzę, nie sądzę. Ja myślę, że to jest... Zbudziła rosyjska rakieta? No to jest jakby kolejny też dowód na drugą sprawę, że Rosja używa coraz mniej precyzyjnej broni, coraz starszej broni, która jest mniej precyzyjna i tak dalej. Zapewne ten pocisk był przeznaczony na jakiś tam obiekt infrastruktury krytycznej, aby jeszcze bardziej utrudnić życie ludności w tym mieście, no ale nie trafił dokładnie i ofiary są duże w ludności cywilnej, więc tego typu wojna prowadzona w sposób świadomy i celowy do atakowania obiektów cywilnych ma takie skutki. I Rosja teraz musi jakoś ratować swoją skórę i próbuje tłumaczyć się różnymi wybiegami. Tylko pytanie, czy Rosji, to takie pytanie ogólne, ale jednak, czy Rosji tę skórę uda się pana zdaniem uratować? Czy to już jest po prostu nie sądzę, możliwe? Nie sądzę. Ja myślę tak generalnie rzecz biorąc, że Rosja na tej wojnie wyjdzie dużo, dużo gorzej niż Zabłocki wyszedł na mydle. To znaczy, że już przegrała Rosja swoją pozycję międzynarodową, swoją mocarstwowość nawet w wyniku tej wojny, w wyniku ogromnego Rosja błędu. Rosja nigdy nie będzie mocarstwem? Nie odbuduje się potem? No tego bym tak nie stwierdził, dlatego że Rosja powstawała często z kolan po takich upadkach. No przypomnijmy chociażby klasyczny w XX wieku, kiedy Rosja carska upadła, bolszewicy doszli do władzy i odbudowali wielkie imperium w postaci Związku Radzieckiego, które było głównym rywalem Stanów Zjednoczonych w zimnej wojnie. Teraz tak samo po upadku Związku Radzieckiego Putin odbudował mocarstwowość rosyjską. Gdyby nie ten błąd z Ukrainą, ja myślę, że Rosja mogłaby być wielkim graczem na arenie międzynarodowej, Chiny, Stany Zjednoczone i Rosja, ale po tej wojnie ukraińskiej Rosja przestanie już być takim równorzędnym, jednym z trzech głównych rozgrywających na szachownicy globalnej. Będzie bardziej jakimś ewentualnie pomocnikiem Chin, bym tak to określił, niż jakimś nawet partnerem równorzędnym dla Chin w dalszej konfrontacji, w dalszej zimnej wojnie. Wojnie z Rosją, bo ze Stanami Zjednoczonymi, bo ta zimna wojna właśnie trwa, a wojna w Ukrainie jest takim szczytowym elementem jak do tej pory tej zimnej wojny. Tym bardziej, że Chiny od początku nie opowiadały się po żadnej ze stron, ale w tej chwili wydaje się, że tracą cierpliwość. Po pierwsze tracą chyba na tej wojnie, to jest jedna sprawa, także gospodarczo, a po drugie zdaje się, dochodzi do nich taka myśl, że w tej chwili bratanie się w cudzysłowie z Rosją nic dobrego jej nie przyniesie.
No oczywiście, Chiny bardzo mądrze prowadzą swoją politykę międzynarodową także, nie tylko krajową, ale międzynarodową. Racjonalnie oceniają, jakie mogą być korzyści, a jakie straty współpracy ścisłej z Rosją, zwłaszcza gdyby Rosja uciekła się do tego, czego świat się boi, na przykład użycia broni nuklearnej w Ukrainie, co by zrobiło z Rosji jakiegoś w ogóle takiego strasznie no, chorego człowieka, do którego nikt nie chciałby się zbliżać. W związku z tym Chiny oczywiście chcą, aby Rosja była ich partnerem, ich pomocnikiem, aby pomagała Chinom w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale no, żeby była słabsza, ale znowu nie na tyle, żeby zupełnie nie można było z niej korzystać. Dlatego na przykład hamują Putina przed tym ostatecznym krokiem, jakim jest użycie taktycznej broni atomowej w Ukrainie. No właśnie, ale jakie pana zdaniem są plany Kremla? Bo zewsząd tak naprawdę dochodzą do nas już teraz informacje o tym, że Rosja szykuje się na jakąś gigantyczną ofensywę, która ma nastąpić wiosną, czy też nawet wczesną wiosną. To pewnie będzie zależało od warunków pogodowych. Czy jest się czego bać? Zapytam wprost. Tak, jest się czego bać, dlatego że Rosja zmobilizowała już dużo rezerwistów. Jak słyszymy, mobilizuje kolejnych. Wiosną odejdzie kolejny, wejdzie do rezerwy kolejny rocznik żołnierzy przeszkolonych tych w ramach zasadniczej służby wojskowej. Więc Rosja ma potencjał do odbudowy swojego drugiego rzutu strategicznego, zbudowania drugiego rzutu strategicznego do przeprowadzania kampanii w 2023 roku. I ten drugi rzut strategiczny może być jednak mocniejszy niż ten pierwszy rzut, który rozpoczął wojnę w 2022 roku. Pytanie też, dlaczego? Na ile Rosja wyciąga wnioski, prawda, z popełnionych błędów? O to chodzi. Po pierwsze, on może być liczniejszy nawet w sensie ilościowym niż ta armia, która rozpoczęła wojnę. Być może on będzie oczywiście słabiej wyposażony i słabiej wyszkolony. Ci żołnierze, rezerwiści siłą rzeczy niż ci, są słabiej wyszkoleni niż z pierwszego rzutu. Uzbrojenie również raczej jest coraz starsze, o czym tu wspominaliśmy też i na początku naszej rozmowy. Więc pod względem jakościowym ten drugi rzut może być słabszy w sensie bojowym, ale Rosja zapewne nie popełni tych samych błędów, jakie popełniła rozpoczynając wojnę. To znaczy łamiąc wszelkie zasady sztuki wojennej, bo praktycznie tak to było. I to jest też chyba tak, że Rosja kompletnie nie liczy się ze śmiercią swoich żołnierzy. No tak, no to jest tradycyjne jakby w samej filozofii wojennej, bym powiedział, Rosji, w podstawach strategii rosyjskiej, że człowiek jest tam najmniej ważnym elementem potencjału wojennego. On jest tak samo ważny jak karabin, jak armata, po prostu to... Nawet mniej. Przypuszczam, że sprzęt dla niektórych może być istotniejszy niż sam człowiek. Może nawet mniej. No i dlatego ta Rosja stawia na tę liczebność, prawda? Nawiasem mówiąc, powiedzmy od razu, że odwrotnie niż Ukraina, która coraz to nowocześniejszą broń tutaj dostarcza. No ale co może tym drugim rzutem Rosja robić? To jest wielkie pytanie, o którym świat cały dyskutuje, bo jeżeli Rosja rzeczywiście zastosuje się do generalnych zasad sztuki wojennej, tych fundamentów, jak się powinno planować operacje, to ona ma możliwości przeprowadzenia dużej kampanii, dużej ofensywy. Ja bym to powiedział w takich dwóch wariantach. Pierwsze nazwałbym to takim młotikowadło, to znaczy może się bronić na południu, a wykonać główne uderzenie tymi siłami z północy, tam Charków, Ługańsk, aby okrążyć siły ukraińskie na wschód od Dniepru, rozbić je i tym samym uzyskać ten polityczny cel, jakim jest opanowanie całego Donbasu, utrzymanie tego pomostu nad Morzem Azowskim łączącego z Krym. Z Krymem. Nie można wykluczyć, że Rosja spróbuje być może też wykonać takie podwójne uderzenie oskrzydlające także z południa, jeżeli Ukraina na to pozwoli. Bo to, czy Rosji uda się przeprowadzić taką kampanię właśnie w celu rozbicia głównych sił ukraińskich na wschód od Dniepru, nawiasem mówiąc, odciągając jednocześnie odwody ukraińskie tym straszeniem z Białorusi, taką dywersyjnym uderzeniem z Białorusi, żeby Ukraińcy nie mogli więcej sił na wschód od Dniepru przesuwać.
Więc jeśli Ukraińcy nie przeszkodzą w przygotowaniu takiej wielkiej ofensywy rosyjskiej, no to może do tego dojść. Natomiast jeżeli Ukraińcy swoją aktywnością zimową będą zrywać, przeszkadzać, atakować te przygotowania, no to do takiej ofensywy może nie dojść. Panie generale, a czy pana zdaniem następuje jakiś przełom, jakiś przebudzenie państw zachodnich, jeżeli chodzi o skalę pomocy, szczególnie tej sprzętowej, militarnej dla Ukrainy? Bo tutaj są różne oceny. Z jednej strony to jest taki cytat, który bardzo zapadł mi w pamięć z generała Różańskiego, który był u mnie w ubiegłym tygodniu, i on powiedział, że Zachód wreszcie podjął decyzję o tym, żeby zakończyć wojnę w tym roku, ale z drugiej strony mamy takie informacje, jak na przykład płynące z Niemiec. Czy chodzi przede wszystkim o przekazanie Leopardów, że no, niby by chcieli, ale tego nie robią, że najwcześniej to w 2024, tylko to już chyba troszkę za późno, prawda? Jak pan ocenia tutaj tę sytuację? Jest jakiś przełom po stronie zachodniej, czy go nie ma? Jest, niewątpliwie jest kolejny przełom. Nawiasem mówiąc, to nie pierwszy, ale kolejny, bo przypomnijmy, że kiedyś w ogóle na początku wojny to samo ograniczenia ogromne Zachód na siebie nakładał, tylko broń nieśmiercionośną, tylko broń defensywną. Dzisiaj już widać, że te w zasadzie prawie wszystkie samo ograniczenia, jakie Zachód na siebie nakładał, są zdejmowane. Zachód, mówię głównie Stany Zjednoczone, bo to Stany Zjednoczone są tym głównym rozgrywającym. W Europie oczywiście Niemcy. I tutaj na tym przykładzie Leopardów widać wyraźnie, jak jedno ważne państwo może komplikować szybką reakcję. No właśnie. Czyli Niemcy komplikują. W tym przypadku Niemcy komplikują. Tak jest, komplikują. No, oni są właścicielem, producentem tych Leopardów. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo interesująca inicjatywa, jaka się pojawiła, takiej koalicji chętnych do przekazania Leopardów, której to realizacja zależy od Niemców. My jesteśmy w tej koalicji. Tak, prawda? Jest. My jesteśmy i wiele innych krajów europejskich, które mają tego typu sprzęt. Więc krzyknięcie się takiej koalicji chętnych ma znaczenie nie tylko dla Ukrainy na dzisiaj, nawiasem mówiąc, ale ona może być ważna, taka metoda postępowania dla nas w przyszłości, dla NATO, dla Unii Europejskiej, że tą metodą w pewnych trudnych sytuacjach, gdzie nie można by było uzyskać pełnego konsensusu w NATO, być może takie koalicje chętnych mogłyby w reagowaniu na sytuacje, w których jest trudno o konsensus, mogłyby być bardzo pożyteczne i przydatne. Dlatego w naszym interesie jest powodzenie tej właśnie akcji, tego Leopard Sharing, jakbym to nazwał, czyli jakby udziału wielu krajów w dostarczeniu Ukrainie potencjału uderzeniowego. Panie generale, ale teraz przypuszczam, że zadam pytanie, które nasuwa się wielu. Dlaczego Niemcy komplikują? O co tutaj chodzi? Ja myślę, że jest tu kilka pewno powodów. Po pierwsze, przywództwo Niemiec, czyli sam kanclerz, jest jakimś niezbyt takim decyzyjnym, dynamicznym przywódcą. Ale to może to nie jest najważniejsze. Myślę, że cała społeczeństwo niemieckie jednak jest w wyniku tej klęski, porażki w II wojnie światowej, jest społeczeństwem bardzo pacyfistycznym. Niezbyt chętnie wspiera wszelkich tych przywódców, którzy chcieliby na wyższy plan wyciągnąć czynnik zbrojny. I stąd pewno politycy niemieccy się tego obawiają, niezbyt chętnie w tym kierunku działają. To teraz wsadzę kij w mrowisko, jeśli pan pozwoli. A może to jest tak, że w dalszym ciągu jakiś sentyment Niemcy do Rosji mają? Przecież wiemy, panie generale, jak wyglądała współpraca gospodarcza. Wiemy, jak było z Nord Streamami. Może to też o to chodzi, że to jest kwestia niechęci do totalnego pogrążenia Rosji. Ja wiem, że w tej chwili trochę prowokuję tym pytaniem, ale jednak sądzę, że wielu może mieć też taką teorię w tej sprawie. No nie jest tajemnicą, że państwa zachodniej Europy przez wiele lat w pewnym stopniu jakimś tak sympatyzowały, prawda? Generalnie no z Rosją, bo one nie odczuwały bezpośredniego zagrożenia rosyjskiego tak jak my, a po drugie widziały pewne korzyści z tej współpracy bieżącej, nie mówiąc już o pewnych
sentymentach historycznych, z dawnych jeszcze czasów, kiedy kultura rosyjska była bardzo popularna na Zachodzie. Więc to, ta prorosyjskość Europy Zachodniej nie jest tajemnicą i pewne ona tu jakąś rolę odgrywa. Ale myślę, że już po tym roku prawie wojny i takiej barbarzyńskiej wojny ze strony Rosji, że te trendy się odwracają, że społeczność zachodniej Europy także widzi, że jednak Rosja idzie w złym kierunku i to nie tylko jest wina przywództwa politycznego, to nie tylko Putin i nie tylko te władze wokół Putina są temu winne, ale że cały naród rosyjski jest jakoś, który wspiera tych swoich przywódców w takim prowadzeniu wojny, coś tutaj jest nie tak. Więc ja myślę, że jest pewien krytyczny punkt w tej chwili w relacjach Europa Zachodnia-Rosja w kierunku takim zbliżonym do naszego stanowiska, które... Czyli zaczyna docierać, przepraszam, że wchodzę w słowo, że z Putinem nie da się w cudzysłowie po dobroci? Myślę, że tak. No, najtrudniej to idzie Niemcom, jak widzimy. No właśnie, najtrudniej... Nawet już Macron chyba zrobił większy postęp. Otóż to. Chociaż to też może być zaskakujące dla wielu. Otóż to. Więc myślę, że to jest proces powolny. Musimy być trochę cierpliwi, trochę też rozumieć te głębsze przyczyny takiego, a nie innego. Nie wolno moim zdaniem jakoś tak publicznie pod ścianą zupełnie stawiać przez naszych przywódców, bo co innego, jak my tutaj rozmawiamy, czyli opinia publiczna powinna moim zdaniem krytycznie pokazywać. Mam poczucie, że obóz rządzący żyje polityką antyniemiecką, jest to taka woda na młyn trochę. I to niedobrze, bo moim zdaniem premier nie powinien publicznie przychodzić przed kamerami krytykować kanclerza. Tak? My możemy, analitycy, opinia publiczna, krytykować, zwracać uwagę. Natomiast rządzący, oficjele nie powinni robić tego oficjalnie. Oczywiście powinni krytykować i domagać się czegokolwiek na forach bilateralnych, dyplomatycznych stosunkach, czy na forum NATO, na forum Unii Europejskiej, ale nie publicznie, bo to nie pomaga. To nie pomaga, a wręcz usztywnia takiego przywódcę, takiego Scholza moim zdaniem. To usztywnia, jeżeli on słyszy taki ogień krytyki skierowany ze strony jego sojusznika, jakim jest polski premier, czy ze strony innych polityków polskich, oficjeli rządowych. Jens Stoltenberg, czyli sekretarz generalny NATO, stwierdził ostatnio, że Władimir Putin popełnił co najmniej 3 podstawowe błędy i wylicza je. Mówi, że nie docenił Ukrainy i odwagi Ukraińców, to jest pierwsza rzecz. Nie docenił NATO, jedności, która pokazana została przez państwa członkowskie. I trzeci błąd to jest przecenienie sił własnej armii. Wydawałoby się, że to oczywistość, co stwierdził sekretarz generalny NATO, tylko pytanie, czy pana zdaniem Putin, popełniając te błędy, źle ocenił ze względu na to, że złe informacje dostawał od swojego otoczenia, po prostu, czyli żył w jakiejś bańce, z której musiał się przebudzić. I pytanie, czy się przebudził, czy on wie, jak rzeczywiście wygląda sytuacja na froncie, czy jest takim przywódcą, któremu donoszą to, co chciałby usłyszeć. To jest także ważne w kontekście podejmowania decyzji przez Kreml. Tak, ja myślę, że teraz to on już wie. Już dotarło. Myślę, że teraz już dotarło, tylko że on nie wie, w jaki sposób wyjść z tego dołka, w tej pułapki, w którą sam wpadł. Natomiast na początku, czy wiedział, ja myślę, że on tak jakby zastraszył to swoje środowisko, nawet to eksperckie, tych bezpośrednich doradców swoich, swoją jakąś wizją, swoim takim dogmatycznym podejściem, że oni nawet wiedząc, mając pewne informacje, nie wszystkie mu dostarczali. Tak to zwykle jest. Po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy. Tak? No więc tak pewnie wspaniały z nim było. I w związku z tym on nie miał pełnego obrazu realnego. Natomiast dzisiaj, po tym prawie roku wojny, myślę, że on już jest tego świadom i wyobrażam sobie, że jako człowiek zwykły, on już musi bić się jakimiś myślami, jak wyjść z tego wszystkiego. No, czy iść, czy eskalować dalej i dokonać jakiegoś przełomu dramatycznego, włącznie właśnie chociażby nawet z użyciem broni atomowej, czy może dyplomatycznie zachorować, przekazać jakąś władzę koledze, który będzie miał jakąś swobodę manewru politycznego, aby zatrzymać Rosję przed tym marszem. No właśnie, panie generale. I podsumowując ten wątek naszej rozmowy, bo z jednej strony mówiliśmy o tym, że Zachód się przebudził, że rzeczywiście ta pomoc będzie większa. Z drugiej strony mówimy, że trzeba obawiać się bardzo mocno ofensywy Rosji na wiosnę. No i w związku z tym wrócę do tego cytatu z generała Różańskiego. Pana zdaniem istnieje szansa na to, że rzeczywiście Zachód tę wojnę zakończy w tym roku? Czy
to jest zbyt optymistyczny scenariusz, żeby dzisiaj już taką tezę stawiać. Ja się zgadzam z tym, że o tym, jak wojna w sensie politycznym się zakończy, to będzie zdecydowane na polu bitwy. Że to czyli nie przy stole, ale na polu bitwy. Nie przy stole, a na polu bitwy właśnie to starcie tej ofensywy, spodziewanej ofensywy rosyjskiej i przeciwdziałania ukraińskiego. Liczę na to, że Ukraińcy, którzy mądrzej prowadzą wojnę od samego początku, nie dadzą się tutaj też wciągnąć w jakąś taką pułapkę, w której Rosjanie mogliby ich okrążyć, rozbić, tak, pobić i tak dalej. A będą prowadzili chytrze swoją wojnę, i że to starcie zbrojne nie będzie zwycięskie dla Rosji. Tak bym to powiedział. Nie spodziewałem się, żeby Rosja dramatycznie przegrała tę wojnę, ale że potencjał ofensywny Rosji zostanie załamany. Definitywnie Rosja utraci zdolności kontynuowania wojny zaczepnej w przyszłości. I to będzie ten punkt krytyczny. Tylko w jakiej przyszłości? To jest właśnie... No, spodziewam się, że właśnie ta kampania wiosenna, gdzieś do lata, ona się rozstrzygnie. Ona się rozstrzygnie i w drugiej połowie roku przyjdzie czas na jakieś właśnie, być może szukanie politycznego rozwiązania przez obydwie strony. Ale wiemy, że Ukraina nie odpuści ziem, które straciła po roku 2014. Znaczy wracamy do granic Ukrainy z roku 2014. To bardzo konsekwentnie podkreśla Wołodymyr Zełenski. Trudno się dziwić, że to robi. Rosja z kolei też tych ziem nie odpuści. Więc no tak, ale z takimi warunkami obydwie strony moim zdaniem mogą rozpocząć rozmowy, tak? Że my chcemy, żebyście wyszli, my nie chcemy, no ale szukajmy, może coś znajdziemy jakiegoś pośrodku, jakiś kompromis, tak? Ja bym się tego spodziewał, dlatego że ani Rosja, ani Ukraina nie jest w stanie długo prowadzić wojny na wyczerpanie. No właśnie. Ukraina ze względów oczywistych, no jest przecież niszczona bez przerwy każdego dnia, a Rosja też nie jest niewyczerpanym jakby narodem, który też może być zmęczony tą wojną. Jest takie słowo dzisiaj, zmęczenie wojną, że Zachód zmęczony, że Ukraińcy zmęczeni, ale także Rosjanie i Rosja jako państwo jest też zmęczona wojną i to zmęczenie może doprowadzić do jakiejś próby szukania jakiegoś kompromisu politycznego pod koniec tego roku. Ale po uprzednim przetrąceniu kręgosłupa ofensywnego armii rosyjskiej. To na koniec, panie generale, jeszcze jeden wątek dotyczący tego, co ma się wydarzyć 3 lutego. Wiemy, że jest planowany szczyt ukraińsko-unijny. Wiemy, że on ma się odbyć w Kijowie. Wiemy, że będzie tam prezydent Zełenski, oczywiste, ale wiemy też, że będą najważniejsi przedstawiciele wszystkich struktur Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen będzie szef unijnej dyplomacji. No i teraz pytanie, czy w kontekście takich, a nie innych działań Rosji, w kontekście ataków na cele cywilne, pana zdaniem ten szczyt ma pewność bezpieczeństwa, tak to nazwę? Dla mnie jest trochę dziwna ta decyzja, muszę powiedzieć, bo wcześniej jest szczyt w Ramstein, gdzie ta grupa pomocy Ukrainy. No tylko to natowski. I to jest ważniejsze, moim zdaniem dużo ważniejsze, bo realne decyzje tam jakieś będą podejmowane. Natomiast taki gest polityczny oczywiście jest ważny, gdyby się odbył, ale moim zdaniem on jest tak bardzo ryzykowny. Już nawet nie chodzi o to, jak oni tam będą w pewnym momencie siedzieć gdzieś w jednym pomieszczeniu, że tam Rosja to zbombarduje, bo pewnie Rosja będzie się tego bała. Ale to jest ogromne ryzyko. W wyniku błędu może też jakaś rakieta spadnąć, to jest jedno. Ale ryzyko jest, że jeżeli tak tłumnie oni będą jechali, pewno nie razem też, nawiasem mówiąc, tylko różnymi drogami, no więc jest wiele ryzyk, wiele niebezpieczeństwa i wiele zaangażowania, zaangażowane będzie musiało być państwo ukraińskie do zabezpieczenia tego typu posiedzenia, że ja, gdyby mnie się ktoś pytał, to ja bym odradzał tego typu imprezę właśnie wieloosobową. Tylko z drugiej strony to jest bardzo bolesny sygnał wysyłany do Kremla. No tak, ale to jest tylko ten sygnał, bym powiedział, informacyjny, propagandowy w tej wojnie informacyjnej. To jest oczywiście bardzo ważne, tak? Dla świata całego i tak dalej. Dla poparcia świata zachodniego dla Ukrainy, wszystkich tych, którzy wątpią. No ale jednak jest to ryzykowne, zbyt ryzykowne moim zdaniem i będzie wymagało dużego wysiłku zabezpieczenia tego przedsięwzięcia przez całe wszystkie siły zbrojne.
zbrojne Ukrainy, wszystkie siły bezpieczeństwa różne i tak dalej, co może ułatwić Rosji gdzieś tam wykonywanie w tym czasie innych ataków. Panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie i za to, że zgodził się być pan pierwszym naszym gościem tutaj. Bardzo mi miło. Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękujemy bardzo raz jeszcze za to spotkanie. Spokojnego, dobrego dnia, a już za chwilę u państwa Robert Biedroń.